Kuba, gdzie jedziemy? Lecimy. No, gdzie jedziemy? Jedziemy do Tajlandii. Kuba, gdzie jedziemy? Jedziemy znowu? I can't. Kuba, gdzie lecimy? A, lecimy do Tajlandii. Bangkok. 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 Jesteśmy w Bangkoku i mieliśmy naprawdę kiepskie jedzenie na locie i chyba nigdy nie miałam aż tak złego. Nawet jak się leci do Stanów, to jest chyba lepsze. To była biała fasolka na śniadanie English breakfast, którego nienawidzę, bo według mnie jest to najbardziej obrzydliwą rzeczą, którą można mieć. Więc idziemy w poszukiwaniu chyba frytek z McDonalda, bo to jest jedyna opcja w tej chwili. Dojechaliśmy już do miejsca, w którym będziemy przez 4 dni. Bardzo proste, ale nic więcej nie jest potrzebne. Jest klimatyzacja. Nie, jeszcze nie powiedziałam. Więc jesteśmy tutaj, bo w skrócie miałam existential crisis i zdecydowałam, że pojedziemy do Tajlandii na yoga retreat i będziemy przez 4 dni robić jogę 3 razy dziennie i po to tu jesteśmy. A drugą częścią naszego wyjazdu po prostu będzie, znaleźliśmy taki hostel, szałas. Chyba za jakieś $20 za noc, coś takiego, i będziemy tutaj właśnie z 1,5 tygodnia. W ogóle najlepsze jest, że to jest tak naprawdę Kuby pierwszy raz, jeśli chodzi o jogę. Drugi był ze mną wczoraj, czy przedwczoraj wieczorem. Już dostaliśmy skuterek i jedziemy coś zjeść. Więc obudziłam się z takim całym spuchniętym okiem, które jest dosyć fioletowe i trochę wygląda tak, jakby ktoś mnie pobił. Ale no cóż, trzeba robić jogę. Jest 8:00, za 25 minut zaczynamy zajęcia z oddychania i później mamy asanę o 9:45. A więc hello, dzisiaj ja przejmuję kamerę, bo Dominika narzeka, że dobrze nie wygląda przed nią, więc pobieram. A dzisiaj sobie jedziemy na taką plażę. Dzisiaj zrobiliśmy jogę, już po jakieś 3 godziny z samego rana. Jeszcze sobie idziemy takim tak zwanym monkey trail. Dobra, więc chyba schowam jak na razie tą kamerę, bo się prawie co nie zabiłem nagrywając na was, więc be right back. Jej, zobaczymy małpki. Na monkey trail nie było monkeys. Super. I siedzimy teraz na plaży. False advertising. Na... Zmęczona jest. Koniec nagrywania, zmęczona. Jak nie będę tak zmęczona, pokażę wam, gdzie robimy jogę i jak to wygląda i więcej opowiem o całym programie na te 4 dni, właściwie teraz już 3. A teraz co? Idziemy pływać? Idziemy pływać! Woo! Więc tutaj mamy nasze zajęcie. Muszę tutaj zostawić wszystko w takim oto miejscu. Tutaj mamy zajęcia rano 2 razy i wieczorem. Rano mamy po 2 godziny. Ja zawsze jestem w tamtym rogu. Lubię mój róg. I rano zawsze mamy bardziej takie zajęcia z różnego oddychania, medytacji. A później o 9:45, właściwie to się co takie 2 godziny z 15-minutową przerwą, mamy różne zajęcia takie, jakieś wiecie, takie dynamic vinyasa, albo trochę mieszanka hatha i innych takich ten. No i później mamy pół dnia wolnego. Tu w ogóle tak to wszystko jeszcze dalej wygląda.
i znowu o 5:30 zazwyczaj wracamy tutaj, też na zachód słońca. Robimy różne rzeczy, zazwyczaj na początku medytacja, na koniec medytacja do zachodu słońca właśnie. Różne właśnie sun salutations. Rano właśnie mamy takie zajęcia i rano też dołączają do nas osoby, które płacą tutaj normalnie za zajęcia. Po prostu dołączają do naszego retreat. To jest nasz lokalny kot, zastępca Britney. Ojej. Mamy tu chyba z 5 różnych kotów. Tak. Idziemy z Kubą na Fossil Beach, obejrzeć fossils. Nie wiem, jak są nawet fossils po polsku. Tak, proszę bardzo. Mamy kaski, które się nie mieszczą w nasz skuter, więc Kuba tutaj prezentuje wam tradycyjny taniec pupy z kaskami. Więc to jest pierwszy, jak oni nazywają, cmentarz muszelek, który podobno ma 200 metrów długości, jak nie ma wody. Tam są muszelki, widać jak rosły. Rosły? Muszelki rosną? Nie wiem, never mind. Ale tutaj są muszelki, widać jak sobie są. Tararara. Dominika, co myślisz o muszelkach? Nic nie myślę. Muszelki jak muszelki. Muszelki jak muszelki. Pierwszy cmentarz średni. Nic na nim nie było. Nic ci nie wypadnie. Ale no, to ciekawie to zejście wygląda. Tak, kobra. Dawaj, dawaj. No nie? Dawaj, dawaj. A kobra? Nie ma tu. Więc jesteśmy, ale wydaje mi się, że trzeba się znać na tych wszystkich różnych muszelkach, żeby to było ciekawe, bo nie wiem. Muszelki jak muszelki. Tankujemy paliwo z budki, bo się skończyło. Jedziemy zaraz na naszą beach yoga. Sunset yoga. Sunset beach yoga. Sunset beach yoga. Wyobrażam sobie, że będzie dużo piasku i może być to niewygodne. Znaczy dużo piasku w miejscach, w których... Piasek nie powinien być. Właśnie. Jesteśmy z powrotem rano na plaży na poradną jogę w godzinie 7 rano. Spać. Kuba jest na diecie kokosowej oficjalnie. Najlepsza dieta na świecie. Już zjadł 2 kokosy. Więc jesteśmy po porannej jodze i przespaliśmy się trochę, bo wstaliśmy o 6:30, żeby się na nią zabrać. I oczywiście jest gorąco, przez co się męczymy szybciej i przespaliśmy się właśnie godzinę czy półtorej i wyszliśmy właśnie na kokosa i idziemy na masaż. Ja muszę się trochę rozluźnić, bo jednak 3 dni jogi pod rząd, 3 razy dziennie to trochę dużo, więc ktoś mnie musi trochę masować. Idziemy teraz na masaż. Organizacja wygląda tutaj tak, że jest chyba 16 budek. Każdy masaż nazywa się 8, 9, 10 i tak dalej. My dostaliśmy wizytówkę od pani, która tam akurat wyszła z numeru 6 i do 6 chyba. Więc teraz będziemy jechać do mnichów, takiej świątyni, w której będziemy medytować przez godzinę. Oni będą tam przez 2. Pierwsza godzina to jest ten chanting, ich mantras i takie różne rzeczy. A druga godzina gaszą wszystko, zasłaniają jakieś okna czy cokolwiek tam jest i przez godzinę w ciszy medytują.
My zdecydowaliśmy, że tylko godzina pierwsza będzie dla nas wystarczająca tej medytacji, bo w drugiej jednak boimy się, że ktoś będzie się ruszał albo ktoś kichnie, coś takiego. I zdecydowaliśmy, że po prostu nie będziemy ryzykować, bo po prostu z szacunku chyba nie wytrzymamy sami tego. Może uda mi się coś wam pokazać? Może? Wróciliśmy rano znowu do świątyni, gdzie wszyscy oferowali jedzenie i to, czego oni nie wzięli sobie do jedzenia, ci zostaje tutaj, żeby wszyscy zjedli. Dla nas wszystkich jest to problematyczne, bo nikt nie je mięsa, więc tyle mam z moich tych. Po jedzeniu trzeba umyć po sobie miski. Tylko umyłaś po sobie miska? Umyłam, umyłam. Po sobie nie myjesz, wiesz? Umyłam. Świątynia wygląda bardzo modest. Modest. Ma panele słoneczne. Ma panele słoneczne. O. Bang, bang. I patrz, jaki i z tyłu tam, jest taki kamień i jest łuk. Nie widać tego. Tutaj, tam, ale tam, gdzie jest biały, to jest taki łuk. Taki duży wycięty. I tutaj wczoraj medytowaliśmy. I dzisiaj składali ofiary. Ofiary, czyli jedzenie. No tak, jedzenie, no. A tam jedliśmy. Te ofiary. Jedliśmy ofiary. Jesteśmy spakowani, zostawiamy ten pokój i jedziemy zaraz na inną plażę, gdzie będziemy przez kolejne 6 dni, 7 dni. Tak wygląda kolejna nasza podróż.